Ja uważam, że EFNI, które tak jak na początku miało być jednorazową imprezą, bo zrobiliśmy je z okazji polskiej prezydencji, ale okazało się, że jest tak ogromna potrzeba właśnie dyskusji, wyjścia poza tylko jakieś takie standardowe dyskusje o sprawach gospodarczych, tak? Że ludzie chcą rozmawiać o kwestiach związanych z wartościami, z polityką, tak? Ale właśnie dużo szerzej niż to normalnie się dzieje na takich typowych konferencjach gospodarczych. I my się staramy się tego trzymać. Trzymać się z daleka od takiego głównego nurtu polityki, bo rządy przychodzą, odchodzą, wprowadzają coś, tak powiem, albo nie wprowadzają, a my mamy swoje plany, mamy swoje rozwiązania i po prostu chcemy je skonfrontować, chcemy o tym porozmawiać, czy na przykład to, co ja myślę, to jest tylko mój pogląd, bo akurat coś przeczytałam, czy też to jest podzielone przez 10 czy 20 osób. I tak jak słyszę z rozmów po wczorajszej sesji otwarcia, gdzie fantastyczne wystąpienie miał przewodniczący Timmermans, i po tych sesjach, które się w tej chwili odbywają, to myślę, że to jest właśnie to, że ludzie przychodzą i mówią fantastycznie, tak? Że mamy tą możliwość rozmowy, dyskusji i EFNI jest od otwierania głowy, tak? I ja mam taką nadzieję, że tą rolę będzie pełniło nadal.